No i witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Orcs Must Die. Tym razem czeka na nas poziom wiatru. Zacznijmy. Co otrzymujemy? Otrzymujemy barykadę. No, z tego co widać po obrazkach, to orkowie muszą lawirować między nią, żeby przejść dalej. No takie, no po prostu barykada. Ale też ciekawostka, jeśli zostawimy całe przejście, to wtedy orkowie mogą tę barykadę niszczyć. Gdzie mamy lukę w obronie? Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, pomyślałbym, że orkowie się uczą. O, można speed włączyć jakiś taki chyba. No, szybsze bieganie. Wtedy nie można strzelać, okej. Okay. Miesza o to. Skok. Co do naszej planszy. Tutaj widać, że orkowie mogą iść stąd, tamtędy, albo tędy. No a ciężko będzie napilnować dwóch przejść. O, coś takiego to są portale, które umożliwiają nam szybkie przemieszczanie się pomiędzy dwoma punktami na mapie. Czyli akurat tutaj między no, tym punktem, tuż przy szczelinie, a tym punktem tutaj w miarę przy wejściu. Okej. Okay. Jakie mamy pułapki i przeciwników? Przeciwnicy tacy sami jak ostatnio. Ork wojownik, kobold biegać, szybki, ale słaby, no i ork kusznik. Co będziemy chcieli? Jest tutaj trochę kwasu, więc myślę, że weźmiemy pasek od wiatru. Coś do walki wręcz. Na pewno barykadę. Spowolnienie. Ścianę strzał i łuczników. Zaczniemy od zabarykadowania tutaj przejścia. Tak, aby orkowie tędy nam nie chodzili. I trzecia barykada... tutaj działa. Tak. Proszę zobaczyć na te niebieskie paski. Te wstążki mówiące, które orkowie będą szli. Tędy już nie spróbują. Mają inną drogę wolną. Tą tutaj. I będą szli tędy. No co oczywiście ułatwia nam sprawę. Musimy bronić tylko jednej strony. No to okej, okay. Mam jeszcze troszeczkę kasy. Kupmy tę pułapkę. Tutaj. No i zbierajmy kasę dalej. Lejmy ork po mordzie. Ork must die! Baby! Cio! No, uważajcie na te pułapeczki. Aj, skończyła się mana. Dobra, udało się. Tutaj zainwestujemy w kolejną taką pułapeczkę. Aj, są ci biegacze, szybcy. Na nich trzeba uważać, bo bez kładki spowalniające, bez tej smoły. Oni przy takiej ścianie strzał po prostu przebiegną i to nie zdąży ich trafić. Przerwa! Prosta fala. Dobra, teraz tutaj zrobimy tak, żeby musieli iść tylko jedną stroną. Postawimy tutaj kolejną barykadę. I potem będziemy mogli tutaj spokojnie stać i ich odpychać tam do kwasu. Bardzo ciekawy też pomysł moim zdaniem. Słyszeliście orka? Myślenie boli. Myślę, że dzisiaj zaboli ich ktoś innego. Aj, dużo tych szybkich biegnie, trzeba naparzać. Okej, udało się.
kolejna fala za nami. Więc zróbmy tak, jak mówiłem, tutaj coś takiego. I tutaj spowolnienie. Ależ ja jestem mądry i przystojny. Słyszeliście? No normalnie bohater mówi o całym... Nie, mądry, przystojny. Jaki celny, kurczę. Strzelę, czy nie? Patrzcie, giną. Ziu. Taka taktyka. Ziu. No, pchajcie się, orkowie, pchajcie się. Jestem, kurczę, dumny ze swojego planu. Dopóki nie przyjdą kusznicy, albo ci szybcy, to spokojnie sobie tak z orkami poradzimy. No i proszę. W ten sposób sobie poradziliśmy bez żadnych problemów. Dobra, tutaj teraz na wszelki wypadek zainwestuję w spowolnienie. Aby w razie czego... O, właśnie, idą kusznicy, więc nie możemy tam wstać i ich wpychać łatwo. Przynajmniej bez ryzyka. Och, chyba puszczę pania. No ale nie szkodzi. Mam teraz wszystkich przeciwników tutaj mniej więcej zebranych, więc możemy łatwo strzelać. Alergia na ostrza Warda, no na zawsze, kurczę. Nie wiem, kto wymyślał te teksty, ale są dobre, trzeba przyznać. Koboldy. Koboldy po prostu z serii. Takiego czegoś się nie obawiamy. To było prościzna. Tutaj jakieś bezpieczeństwo mamy zapewnione. Może zainwestuję w łuczników. Tu ich postawię. Jestem gotów wypełnić twą wolę. Wskaż mi cel. No i dobra, lecimy. Tu im może jeszcze kupię, jak uzbieram kasę, jedną barykadę, żeby byli bardziej bezpieczni. A teraz naparzamy. A, no tak, patrz i hehe. Gicie! Kurde, chcieliście z magiem, który znakamy chama walczyć. Aj, kusznicy! Ostrożnie, kusznicy, wycofuję się stamtąd. Przechodzę na dystans headshotów. Aj, biją mi łuczników tam, kurde. No właśnie, łucznik oberwał. Ale bałagan. Położyli, powalili mi moich łuczników, no ale trudno. To już była mi tak ostatnia fala i zwycięstwo, kolejne, kurde, zwycięstwo! Dajcie czaszki! Dajcie czaszki! Jest 5, kurde! Dobra, ulepszenia. Co mamy? Barykady tańsze. O, też się przydało. No i kurczę, dylemat. Barykady czy łucznicy tańsi? Chyba jednak wezmę barykady, bo się mogą przydać na większej ilości plansz, moim zdaniem. Dobra, biorę barykady. Na łuczników będzie następna kolejka. No i jest ulepszenie kupione, super. Menu kampanii. No i już, wiadukt jest za nami. Dzięki za oglądanie.